Siostro, bracie, w świetle składam ci w darze pieśń stworzoną i nagraną energii miłości bezwarunkowej w jej cudownych, uzdrawiających wibracjach. To przepiękny wiersz, który w czerwcu 2022 roku z czystej przestrzeni serca wypuścił na swoim blogu Czarowanie słowami Wiesław Stanisław Michnowski z inspiracji pieśniami Anny Szyszki, cudownie w unikalny sposób niosącej światło poprzez swoje słowa, dźwięki, muzykę, śpiew. Kiedy po raz pierwszy przeczytałam ten tekst, po prostu się nim zachwyciłam jako jednym z najpiękniejszych, najbardziej świetlistych, wysokowibracyjnych tekstów tego bliskiego mi autora. Ale jeszcze nie zaśpiewał mi. To się stało dopiero w połowie listopada i było darem urodzinowym. W pierwszych godzinach tego dnia moich urodzin ten wiersz po prostu zaczął śpiewać w moim czystym umyśle tak intensywnie, że wzięłam gitarę i przełożyłam to na dźwięki, na akordy. I potem dwukrotnie próbowałam zarejestrować tę pieśń, żeby można ją było wypuścić w świat, żeby mogła świecić również innym. I najpierw zagrałam ją na żywo trzem bliskim kobietom, potem trzem bliskim mężczyznom. I za każdym razem coś stawało na przeszkodzie, żeby to nagranie było gotowe do wypuszczenia, żeby towarzyszyły mu takie wibracje, w jakich chciałam, żeby ta pieśń popłynęła w świat. Najwyraźniej miało to się stać wtedy, kiedy się wydarzyło i miało temu towarzyszyć dużo większe grono posłańców światła i kobiet pięknych, i mężczyzn pięknych, świetlistych, którzy na przełomie 2022 i 2023 roku łączyli się w najwyższych wibracjach, tworząc nową rzeczywistość. Bardzo dziękuję w tym miejscu wszystkim wam, kochani. Kłaniam się przed unikalnym światłem każdej, każdego z was i dziękuję za to, że mogłam w tym cudownym gronie podzielić się tą pieśnią 1 stycznia na podsumowanie tego cudownego sylwestrowego weekendu, jaki razem w swoim świetle, wzmacniając je, mnożąc, spędziliśmy. Co więcej, dołączyliście się, czy to jakimiś instrumentami, czy po prostu swoją obecnością, którą czuć w tym nagraniu. Dziękuję również, że otworzyliście serca na te dziwne dźwięki, które poczułam, że mam wam wtedy ofiarować jako zasilenie waszych intencji. O tym mówię w drugiej części nagrania, a teraz niech zabrzmi to absolutnie wyjątkowe wykonanie. W Czarnowie koło Kamiennej Góry, w bliskości jedynej w Polsce świątyni Shivy i Shakti, połączonych mocy świętej żeńskości i świętej męskości, yin, yang. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Pieśń nosi tytuł Ona. Ona jako postać, która sieje światło i przede wszystkim jako ta miłość bezwarunkowa, ta nasza istota. Połączenie twórczych mocy Shivy, Shakti, Konha i w tym momencie duchowe imię najbliższej mi we wszechświecie istoty, które na razie zachowam dla siebie, w ziemskich przejawieniach Elżbiety Anny Kołodziejczyk i Wiesława Stanisława Michnowskiego. Thank you.
obmyła, ogień zdjął kłopoty. Akcent. Chciałam teraz was prosić, żebyście połączyli się z tym cudownym miejscem ze swoją energią serca i zamknęli oczy na chwilkę. I poczujcie, jaka przychodzi intencja do was, jakaś taka najważniejsza w tym momencie, czy najważniejsza na nowy rok. Te dźwięki, które zaproszę do wydobycia, źródło dostroi do waszych intencji. Taka jest moja intencja, żeby te dźwięki się dostroiły do wszystkich pojedynczych waszych pięknych intencji i je zasiliły. I w tym miejscu zabrzmiała seria dziwnych dźwięków, niekoniecznie pięknych, ale mocą Stwórcy wszystkiego, co jest, tworzących idealny rezonans z każdą z wypowiedzianych w sercu 20 intencji i ze wszystkimi z nich naraz. To było dla mnie wyjątkowe doświadczenie. Po raz pierwszy zasilałam w jednym miejscu i czasie tyle intencji. Dziękuję za wyjątkowość tego doświadczenia również dla mnie. Wypuszczając to nagranie w świat, zostałam zainspirowana do tego, żeby w tym miejscu wstawić pieśń serca, którą wypuszczam tu i teraz, z nieco inną intencją. Z intencją, by tym wszystkim przepięknym, świetlistym istotom, które w swych ziemskich przejawieniach już poznały swoje piękno, już je doceniły i są świadome swojej mocy, żeby w jeszcze większym świetle ukazały wszystkim to piękno,
a tym świetlistym istotom, które w swych ziemskich przejawieniach tu i teraz jeszcze nie są w pełni świadome swojej mocy i swojego piękna, swojej wielkości i boskości, by wszystko to, co przesłania to piękno, rozpuściło się, tak by prawda, miłość mogły zajaśnić jak najpełniej. A więc siostro, bracie, w świetle, który, która słuchasz teraz tego, nieważne gdzie, nieważne kiedy, niech te dźwięki będą jak taki joker w talii kart, który może zastąpić dowolną kartę, taką jakiej teraz właśnie najbardziej potrzebujesz. Niech ich moc zasili najważniejszą dla ciebie intencję, zgodnie z najwyższym dobrem wszystkich istot we wszechświecie. Amen. I aho! I tak jest. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękujemy, kochana. Dzięki.